Apostoł Paweł pisze, dla której cierpię aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie zostało związane. Pan jednak stał przy mnie i wzmocnił mnie, aby przeze mnie dopełnione zostało poselstwo i usłyszały wszystkie narody. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 9 werset. Bliskość Pana Jezusa w więzieniu. Taką relację chrześcijanki z Mozambiku mogliśmy poznać dzięki temu, że została do nas dostarczona. Bardzo trudno jest być niezrozumianym i czuć się odizolowanym. Kiedy tracimy bliską osobę, odczuwamy samotność, czujemy się osamotnieni, gdy się o nas zapomina, a nawet gardzi lub odrzuca. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy zbliżyli się do Niego poprzez modlitwę. A na pewno jest tak, że to On zbliża się do nas. Przez cały czas, kiedy przebywałam, opowiada ta chrześcijanka, w więzieniu za moją chrześcijańską wiarę, nieustannie czułam obecność Pana Jezusa Chrystusa przy moim boku. Kiedy samotność zaciążyła mi szczególnie mocno, zaczęłam rozmawiać z moim Panem Jezusem Chrystusem. Byłam odcięta od wszelkich kontaktów z ludźmi znajdującymi się za grubymi murami więzienia. Kiedy się modliłam, naprawdę doświadczałam, że nic nie może mnie oddzielić od Bożej miłości. Zrozumiałam też, że Bóg pozwolił, abym znalazła się w więzieniu i mogła dzielić się dobrą nowiną z tymi, którzy nigdy jej wcześniej nie słyszeli. Bóg dał mi ją poznać i zrozumieć, abym potem mogła wnieść ją do serc innych ludzi i wznieść się ponad swój ból i opowiedzieć innym więźniom i osadzonym o Jezusie Chrystusie Panu. W ciągu jednego roku 25 z nich przyjęło Chrystusa Pana jako swojego Zbawiciela, bo Słowo Boże nie jest związane. Jest potężne i daje wolność naszym umysłom. Nawet w czasie trudności i uwięzienia w oczach ludzi jesteśmy wykluczeni ze społeczeństwa, ale dla Boga jesteśmy posłańcami z nieba. Otwórz nasze oczy, Panie Jezu Chryste, abyśmy widzieli rzeczy tak, jak Ty je widzisz. Apostoł Paweł pisze, dla której cierpię aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie zostało związane. Pan jednak stał przy mnie i wzmocnił mnie, aby przeze mnie dopełnione zostało poselstwo i słyszały wszystkie narody. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział i 4 rozdział.